Cześć kochani, witam was na kanale Konrad Wariat. To już kochani jest drugi vlogmas. Dzisiaj to powiem wam tak, że nic ciekawego się nie działo. Przepisywałem lekcje i jestem w trakcie, ale wiecie, przerwa na nagranie musi być. Bez zbędnych przeciągań przechodzimy do kalendarza adwentowego z herbatami. Tu mamy dwójkę. Mam herbatę. Jeśli ktoś dobrze nie widział, to pokazuję jeszcze raz. Dwójeczka. Jest to herbata dzisiaj Earl Grey. Earl Grey. Tradycyjna mieszanka czarnych herbat ze Sri Lanki z dodatkiem bergamotki. Zobaczę w kalendarzu. Może coś więcej o niej piszę? Składniki. Herbaty liściaste 99% ze Sri Lanki. Naturalny olejek bergamotki 1%. Ciekawe będzie. I ta herbata też się powtórzy jeszcze raz w którymś okienku, ale w którym to nie wiem. Nie mam pojęcia. I ta herbatka będzie próbowana jutro wieczorem, jak wrócę ze szkoły. Przed szkołą nie dam rady nagrać filmiku. Dopiero po zakończeniu szkoły. I teraz przechodzimy do kalendarza adwentowego z czekoladkami i dzisiejsza numer jest tu, numer 2 tu. I dzisiaj mamy czapkę. Już wiecie wszyscy, że to jest, że w tym roku to są czekoladki tylko mleczne. Ale powiem wam tak, że ta czekoladka może być też. No i przechodzimy do losowania. Co będzie dzisiaj? Spadnie ta kartka jak samo. Tak samo się nie liczy. Liczy się tylko to, którą mam w ręku. I mamy właśnie tą dzisiaj. I co to dzisiaj będzie? Uśmiech numeru. No to co, kochani? Idę po uśmiech numeru. Na chwilę pauza. Już jestem. I mam tu uśmiech numeru. I sytuacja jest taka sama, że czytam tylko te, co są najśmieszniejsze. I mam taki jeden już. Kolega pyta kolegę, czym się różni kura od ucznia?
Kura znosi jajko przez minutę, a uczeń musi znosić szkołę przez 6 godzin. Dziennie. Lekarz Pitta pyta Iksińskiego, uprawiasz jakiś sport? Tak, zbieram znaczki pocztowe. Przecież to nie jest sport. Jest, bo to są znaczki wydawane z okazji Igrzysk Olimpijskich. Obawiam się, że nastąpiła jakaś pomyłka. Ogarnijcie teraz to. Ten rysunek. Bez komentarza, po prostu. Czekaj, gdzie może mam jakiś mocny sztos? Tylko za muszę go obczaić. Dobra, jest sprawdzone. W hotelu na drugim piętrze, mieszka wielka gwiazda filmowa, wybuchł pożar. Strażacy rozciągają specjalnie płótno i wołają, niech pani skacze, a aktorka na to. Czy nie może tego zrobić za mnie kaskaderka? Chyba aktorka miała dość planów filmowych. Ratunku! Rozplączcie te przewody. To całkiem nieźle wygląda. Gdyby jeszcze dodać bombki. Bez komentarza. Serio. Te rysunki niektóre wymiatają. Ten odcinek będzie trochę długi niż tamten wczorajszy. To już wam mówię. A jak nic nie będzie już śmieszniejko, to skończymy. Zaraz.
Zaraz wam powiem. Jaka sytuacja? Czyli na to wygląda, że koniec. Dobra, trzymajcie się. Cześć. Kolejny filmik to recenzja będzie herbaty, tak jak mówiłem wcześniej, jak wrócę ze szkoły. A vlogmas z 3 grudnia pojawi się zaraz tuż po recenzji z herbaty. Trzymajcie się, na razie.